Orłoś nie ma wątpliwości, dlaczego z Kaźmierskiej zrobiono gwiazdę. Skandal wokół Dagmary Kaźmierskiej odbił się szerokim echem w polskich mediach. Teraz głos w sprawie przeszłości królowej życia zabrał znany dziennikarz Maciej Orłoś. Gwiazdor podsumował ją za pomocą kilku mocnych słów. Nowe wieści o kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Gwiazda Reality Show nigdy nie ukrywała, że popełniła przed laty wiele grzechów. O swojej kryminalnej przeszłości opowiadała podczas wielu wywiadów w mediach, a także w swojej autorskiej książce, gdzie opisała, jak dokładnie wygląda życie z zakrat. Niedawno jednak światło dzienne ujrzały nowe wieści na temat zachowania Dagmary Kaźmierskiej. Dziennikarze portalu goniec.pl dotarli do informacji na temat przestępczej działalności królowej życia. Z ich materiału wynika, że gwiazda miała między innymi zlecić zgwałcenie swojej 24-letniej pracownicy o imieniu Marysia. Nic więc dziwnego, że niedługo później blondynka zaczęła tracić swoje wszystkie dotychczasowe współprace w mediach. Niedługo po ujawnieniu nowych wieści o kryminalnej przeszłości gwiazdy, kolejne stacje telewizyjne zaczęły odcinać się od niej grubą kreską. Jako pierwszy postawił na to Polsat, który zdjął z anteny program, w którym królowa życia próbowała odnaleźć swoją nową miłość. Teraz wiadomo też, że gwiazda nie pojawi się w finałowym odcinku tańca z gwiazdami, którego była uczestniczką. Niedługo później śladami konkurencji poszła stacja TVN, która podjęła decyzję o usunięciu wszystkich materiałów z Dagmarą Kaźmierską. Z platformy internetowej player.pl zniknęły wszystkie odcinki jej kultowego show, Królowe Życia, w których pojawiła się blondynka. Teraz głos w tej sprawie zabrał Maciej Orłoś, który wypunktował nie tylko samą gwiazdę, ale też jej poprzednich pracodawców. Dlaczego królowa Życia zyskała tak wielką sławę? Maciej Orłoś komentuje skandal z Dagmarą Kaźmierską. Pomimo faktu, że królowa życia może liczyć na wsparcie wielu fanów i kolegów z branży, zdecydowana większość internautów i znanych postaci z polskiego showbiznesu nie wierzy w jej niewinność i jest oburzona najnowszymi informacjami na temat jej kryminalnej przeszłości. Głos w sprawie skandalu z udziałem gwiazdy zabrał m.in. dziennikarz Maciej Orłoś. Prezenter nie ukrywa, że ogromna rozpoznawalność Dagmary Kaźmierskiej jest zasługą mediów, które za wszelką cenę chciały promować to, co skandaliczne i szokujące. W dalszej części swojego nagrania Maciej Orłoś stwierdza, że media doskonale wiedziały o przeszłości gwiazdy, ale wykorzystały ją, aby zarobić więcej pieniędzy i zyskać sporo rozgłosu.